Dzień dobry Państwu, szanowni wobec Kapitan Misowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry Państwu, wszemi wobec wita Kapitan Lisowski w zakresie wielozakresowego serwisu informacyjnego i robię to w niedzielę, ponieważ wczoraj w sobotę wykonywałem wraz z bardzo dobrym towarzystwem inne czynności, które wymagały pełnego zaangażowania pod każdym możliwym względem, ale na pewno zabierały czas. W związku z powyższym dzisiaj tego typu bonusik, a co jeszcze dzisiaj się będzie działo, to się okaże. Pewności nie mam. Takie prawo tej niedzieli. A witam serdecznie 14 kwietnia. Przypominam o tym, że niedawno była rocznica zbrodni katyńskiej, z której Rosja nigdy się nie rozliczyła, pomimo tego, co miłośnicy rosyjskiego miru próbują wciskać jako najgorszy możliwy kit. Więc cóż, idźmy dalej ku informacjom. A te zaczniemy od rzeczy no najbardziej chyba wszystkim w tym momencie już znanej, bo gotowało się w nocy intensywnie na Twitterze. Też byłem aktywny między pierwszą a trzecią z groszami. Można to wszystko zobaczyć, no po prostu działo się. Czyli mówimy o atakach, jakich Iran, podpierając się 51 artykułem Karty Narodów Zjednoczonych, przynajmniej tak puścił w eter informację, dokonał Iran, wzmocniony swoimi zależnymi od siebie milicjami z terytorium Iraku, Syrii, Libanu. Otóż, jak izraelskie media donoszą, wywiad amerykański i izraelski otrzymał ze swoich źródeł informacje na temat tego, jak znaczący i na jak dużą skalę będzie irański atak odwetowy, którego się spodziewano. Przez dłuższy czas wypowiedzi reżimu irańskiego były dosyć stonowane. Sam nawet byłem w szoku, że tak dojrzale się zachowują, no ale jednak nie zawiedli. Nie zawiedli, postanowili pokazać, co potrafią. No i z tego pokazu to za chwilę zobaczymy, co wyszło. Izrael i USA mieli około 24 godzin czasu na zaplanowanie działań. Dlatego i nie przez przypadek na wody terytorialne Izraela wpłynął jeden amerykański Arleigh Burke do wspomagania obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Izraela. To jest niebanalna pomoc. Ponadto też przesuwano stopniowo bliżej Morza Czerwonego amerykański lotniskowiec. Więc to nie było tak, że on został wysłany nie wiadomo kiedy. On cały czas tam krążył, tylko tym razem zbliżył się bardziej, żeby był bardziej użyteczny. W związku z tym, że ten czas Amerykanie i Izraelczycy wykorzystali, to wiemy też, że już trwa w tym momencie przerzut dodatkowych zestawów Patriot do Izraela, a także systemu THAAD, czyli systemu obrony przed bronią rakietową, pociskami balistycznymi średniego zasięgu. Coś powyżej tego, co stanowią sobą Patrioty. W związku z tym pomoc amerykańska dla Izraela jest tak naprawdę mocno, mocno wdrożona i zaangażowana. Ale też należy przyjrzeć się temu, co obecnie robił w ramach tego ataku Iran. Wyciągnięto tam zdecydowanie wnioski z działań Moskwy w zakresie organizacji ataków na Ukrainę. I ataki są tak. Po pierwsze falowe. Co jakiś czas kolejna fala startowała w odstępach według dostępnych info. W związku z powyższym to było tak jakby wykorzystanie optymalne zasobu środków, które są w stanie kierować, organizować i koordynować daną ilość po pewnym resecie, że tak powiem, przywrócenie ustawień systemu, ponowna fala. To jest raz. Dwa. Ataki są koordynowane w zależności od wykorzystywanych środków, tak by czas do lotu był zgrany, ale to się udało tylko samym Irańczykom. Natomiast ataki w wykonaniu tych milicji to już była wolna Amerykanka. Oczywiście też różne środki były używane. Drony jak drony, a z południowego Libanu strzelano po prostu rosyjskimi BM-21, czyli w przybliżeniu nazwijmy to katiuszami i innymi samoróbkami. Tymczasem Izrael wraz z Amerykanami, oczekując właśnie tego typu działań, to raczej to widać, prowadził obronę aktywną. Jego lotnictwo oraz lotnictwo amerykańskie, mowa też jest o samolotach brytyjskich i jordańskich, prowadziły aktywne działania już poza strefą kontroli powietrznej Izraela i zestrzeliwano i zestrzelono
wszystkie drony, które leciały w kierunku na Izrael. Za chwilę dojdziemy do tego, ile tego było i jak to się na koniec skończyło. Generalnie sprawa wygląda tak, że wystrzelono w kierunku Izraela 331 środków napadu powietrznego, w tym 185 dronów, zestrzelone wszystkie, głównie przez samoloty. 103 rakiety balistyczne zestrzelone ze 110 wystrzelonych, to jest 93,6%. I zestrzelono 36 na 36 pocisków manewrujących. To również w dużej mierze były zasługą te zestrzelenia pocisków manewrujących myśliwców. Co pokazuje, jak ważna jest rola samolotów myśliwskich przy organizacji systemu obrony powietrznej, który spodziewa się tego typu ataku. Ten atak miał na celu jako całość przy takiej ilości środków po prostu przeciążyć, sprawdzić i przetestować w największym stopniu izraelską obronę. Dlatego Izrael, wychodząc naprzeciwko temu, doszedł do wniosku, że zmniejszając ilość obiektów, które mogą przeciążyć jego system obrony powietrznej przeciwrakietowej, wysłał w przód swoje myśliwce, plus amerykańskie, plus Jordańczycy robili swoje też, i zestrzeliwano wszystko to, co miało przeciążać ten system. Zostały same rakiety i tu, dzięki zestrzeleniu ponad połowy tego, co leciało, zdecydowanie ponad połowy, mogła się obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa skupić na tych właśnie pociskach. I tak też właśnie zrobiono. Taki jest też efekt. Sumarycznie zestrzelono 97,8% wszystkich środków napadu powietrznego, jakie leciały. A teraz a propos tej koordynacji. Czas lotu z Iranu do Izraela. Dla rakiet balistycznych używanych przez Izrael to około 12 minut. Dla rakiet manewrujących 2 godziny. Dla dronów 9 godzin. I tu Irańczycy musieli to wszystko w odpowiedni sposób zgrać, żeby efekt był skumulowany w odpowiednim przedziale czasu. Obie dwie strony odrobiły lekcje, a my powinniśmy obserwować, brać to wszystko pod uwagę przy naszej organizacji systemu obrony powietrznej. I ja tutaj widzę, że Polska powinna wszystkie samoloty szkolne, szkolno-treningowe, w tym również turbośmigłowe, takie jak Orliki, mieć możliwość szybko przystosować do podczepienia, czy to zasobników z bronią, powiedzmy co najmniej kaliber 12,7 mm, bym powiedział, tudzież jeszcze najprostsze pociski naprowadzane na podczerwień, najprostsze, jakieś najtańsze, aby móc niszczyć tego typu cele w powietrzu. Zwłaszcza drony i rakiety manewrujące. A nad ranem była 25-minutowa rozmowa telefoniczna Netanyahu, Joe Biden, z której wnioski są następujące. USA nie weźmie udziału w ofensywie przeciwko Iranowi i odradza podejmowanie działań ofensywnych pomimo faktu, że część ostrzału dosięgnęła celów Izraelu. Te 7 rakiet gdzieś spadły w rejonie 2 baz lotniczych na pustyni Negev. Nie mamy żadnych danych dotyczących skali ewentualnych zniszczeń, uszkodzeń, cokolwiek takiego. Tutaj Izraelczycy na razie milczą absolutnie, choć twierdzą oczywiście, że cokolwiek było, to jest powierzchowne. Jedna z informacji, która jeszcze mówiła o tym, czego użyli Irańczycy, to podobno o użyciu ichniejszych pocisków hipersonicznych. Kompletnie brak jest tutaj rzetelnych danych, zwłaszcza na temat skutków. I w tej sytuacji trudno powiedzieć, czy rzeczywiście było coś takiego w użyciu, ale jest to prawdopodobne, ponieważ do przechwycenia co najmniej jednej rakiety prawdopodobnie balistycznej, albo tego, co jako nośnik z rakiety balistycznej wynieść miało głowicę hipersoniczną, doszło w egzosferze, czyli bardzo wysoko, a tam jest to jedna ze stref, w których pociski hipersoniczne po nabraniu odpowiedniej prędkości i wysokości rozpoczynają swój lot ku celowi. I tu jeszcze oczywiście sympatyczne rzeczy z Iranu, przypominające o tym, kto jest wielkim i małym szatanem. Idąc dalej, szanowni państwo, Niemcy podjęli decyzję o tyle symboliczną, co jednak jakąś, choć mogliby troszeczkę pamiętać też o innych ofiarach II wojny światowej.
Niemcy zapewnią jednorazową wypłatę w wysokości 236 dolarów ocalałym z Holokaustu, aby pomóc im poradzić sobie ze skutkami ataków Hamasu z 7 października w południowym Izraelu. Berlin zrekompensuje więc 113 tysiącom ocalałych z Holokaustu w Izraelu w formie 27 milionów dolarów. Takie właśnie nieprzyjemności. Dodatkowe fundusze miały na celu pomoc ocalałym z Holokaustu tak szybko, jak to tylko możliwe, bo wielu z nich mieszkających właśnie w tej części Izraela utraciło domy, system opieki oraz bliskich. Od tego czasu izraelskie ataki na Strefę Gazy zabiły co najmniej 33 tysiące Palestyńczyków i raniły kolejne 76 tysięcy, według danych tamtejszego Ministerstwa Zdrowia. Płatności są dystrybuowane w Izraelu we współpracy z Konferencją Roszczeń i Urzędem do Spraw Praw Ocalałych z Holokaustu Rządu Izraelskiego. Niemieckie Ministerstwo Finansów dodało, że w tej wyjątkowej i stresującej sytuacji dla ofiar Holokaustu, która została zaostrzona przez antysemityzm wyrażony na całym świecie, wypłata 25 milionów euro miała być gestem solidarności i wsparcia ze strony Niemiec dla Izraela. Względem polskich ofiar Holokaustu i II wojny światowej jakoś tacy chętni Niemcy nie byli. Zagrożenie atakiem nuklearnym ze strony Rosji teoretycznie wzrasta, bo wojsko rosyjskie przeprowadziło udany tym razem test rakiety międzykontynentalnej. Nie dalej niż chyba miesiąc temu był test rakiety JARS, więc to nie jest jakaś odosobniona sprawa, ani też nic spektakularnego. Jednak Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało w piątek o przeprowadzeniu udanego testu. Rakieta została wystrzelona z poligonu Kapustin Jar położonego w obwodzie astrachańskim w europejskiej części kraju, nieopodal granicy z Kazachstanem. Wczesnym wieczorem w rosyjskich mediach społecznościowych pojawiło się doniesienie o obiekcie przypominającym kształtem kosmiczną meduzę widzianym w przestrzeni powietrznej, m.in. w obwodzie astrachańskim i wołgogradzkim. Jak później wyjaśniono, był to test pocisku międzykontynentalnego. Rosja zamierza od ubiegłego roku zwiększyć z 4 do 8 rocznie liczbę próbnych startów swoich międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Poinformowała o tym w grudniu 2022 roku agencja Reutera, cytując dowódcę rosyjskich strategicznych sił rakietowych Siergieja Karakajewa. Więc cóż, trzeba się przyzwyczaić. Tymczasem na Ukrainie coraz więcej trudnych słów. Te słowa tym razem zapadły w tamtejszej Werchownej Radzie. Ukraiński parlament zaostrza przepisy dotyczące mobilizacji, bo kraj pilnie potrzebuje nowych żołnierzy. Ukraińscy parlamentarzyści przyjęli 11 kwietnia nowe, bardziej rygorystyczne zasady mobilizacji dla wojska, a rząd przedłożył je parlamentowi jako projekt ustawy jeszcze pod koniec stycznia. Wcześniej posłowie spędzili całą noc debatując na ponad 4 tysiącami poprawek do tejże ustawy, bo to, że ostatnio został obniżony wiek mobilizacji do 25 roku życia, to był dekret Zełenskiego, a dopiero teraz, pojawiła się stosowna ustawa. Apel w tym zakresie między innymi generał Jurij Sodoł wygłosił w Werchownej Radzie, o czym już mówiłem w innym, wcześniejszym serwisie informacyjnym. Pojawią się nowe procedury grzywny, a także nagrody. Ustawa zmienia procedurę rejestracji w rejestrze wojskowym i zasady poboru do wojska. Wprowadza podstawy do odroczenia i zwolnienia ze służby wojskowej oraz aktualizuje listę osób kwalifikujących się do poboru do rezerwy. Wreszcie ogranicza możliwość uchylania się od służby wojskowej. Każdy poborowy, który nie zaktualizuje swoich danych osobowych w terytorialnych biurach zastępczych armii, może na mocy nakazu sądowego na przykład stracić prawo jazdy, jeśli samochód nie jest dla niego głównym źródłem dochodu. Kto uchyla się od poboru do wojska w trakcie wojny, ten podlega karze grzywny od 17 do 22 500 hrywien. To równowartość około 400 do 530 euro. Obywatele Ukrainy mogą wnioskować o przetwarzanie dokumentów, dowodu osobistego czy paszportu w ukraińskich placówkach dyplomatycznych poza granicami kraju tylko wtedy, gdy ich dane osobowe zostaną wcześniej zaktualizowane w Krajowym Rejestrze Wojskowym. Jako zachętę do pełnienia służby wojskowej ustawa pozwala poborowym na indywidualny wybór jednostki w armii i daje kontrakt z resortem obrony. Przewiduje również dodatkowy urlop i nagrodę za zniszczenie lub zdobycie broni i sprzętu wroga. Opozycja tymczasem ostrzega przed spadkiem motywacji. Ustawa została przyjęta
jednak w zmodyfikowanej formie. Pierwotnie zawierała przepis o zwolnieniu z obowiązku żołnierzy, którzy już służyli przez 36 miesięcy w stanie wojennym. W przededniu głosowania właściwa komisja parlamentarna anulowała odpowiedni zapis. Naczelny dowódca sił zbrojnych Oleksandr Syrski i minister obrony Ukrainy Rustem Umerow wnioskowali wcześniej o przyjęcie odrębnej ustawy o rotacji i demobilizacji. Poprawkę skrytykowała opozycja, która odmówiła głosowania za przyjęciem ustawy w tej formie. Prawo do zwolnienia ze służby jest ważnym czynnikiem motywującym. Słudzy ludu i ich satelici napluli w twarz wojskowym i ich rodzinom, napisała na telegramie Irina Heraszczenko, jedna z liderek opozycyjnej frakcji Europejska Solidarność. Te nowe regulacje są całkiem, jakby to powiedzieć, no, ofensywne. Tydzień wcześniej weszła w życie ustawa obniżająca wiek poborowy. Ukraiński prezydent podpisał ją prawie rok po jej uchwaleniu. Podpisał również ustawę, która umożliwia Ministerstwu Obrony zbieranie danych o obywatelach w wieku od 17 do 60 lat z różnych rejestrów państwowych, a wszystkie dane muszą być przechowywane w elektronicznych danych poborowego. Kolejną nowością jest zniesienie kategorii ograniczonej kwalifikowalności do służby wojskowej. Ustawa już podpisana przez Zełenskiego zobowiązuje mężczyzn wcześniej zakwalifikowanych jako w ograniczonym stopniu zdolny do służby wojskowej do poddania się nowym badaniom lekarskim w ciągu 9 miesięcy. Lekarze muszą następnie sklasyfikować ich jako zdolnych bądź niezdolnych do służby wojskowej. Ale to chyba nie koniec niepopularnych działań. W związku z niesłabnącą agresją Rosji Ukraina będzie zmuszona do podejmowania dalszych niepopularnych środków, twierdzi Iwan Jakubes, były dowódca ukraińskich sił powietrznych, obecnie pułkownik rezerwy. Limit wieku do mobilizacji do armii może spaść do 21 lat. W opinii Jakubeza ukraińskie siły zbrojne potrzebują jak najszybciej dodatkowych poborowych. Ekspert ten twierdzi, że szkolenie tych, którzy mogą zostać powołani dzięki nowym przepisom, zajmie od 3 do 6 miesięcy. A ludzie muszą walczyć. Bez personelu nie uda się Ukrainie utrzymać obrony ani obsługiwać sprzętu, pocisków, rakiet, dronów i wszystkich innych technologii wojennych. Po prostu mobilizacja jest koniecznością. Ta szersza mobilizacja. A Estonia nie ustaje w swoich wysiłkach, aby pokazać, jak bardzo nie lubi wszystkiego, co się tyczy Rosji i jej elementów wpływu. Według estońskiego ministra spraw wewnętrznych patriarchat rosyjskiej cerkwi prawosławnej może zostać uznany za organizację terrorystyczną. Tak podają tamtejsze media. Portal NTV podaje, że szef estońskiego resortu spraw wewnętrznych Lauri Lanemets chce uznać patriarchat moskiewski rosyjskiej cerkwi prawosławnej za taką właśnie organizację terrorystyczną. Biorąc pod uwagę cały kontekst, jako minister spraw wewnętrznych nie mam innego wyjścia, jak tylko zaproponować parlamentowi, aby ten patriarchat moskiewski został uznany za taką właśnie organizację. Odnosząc się do prawosławnych parafii w tym bałtyckim kraju, minister jednocześnie zaznaczył, to nie ma żadnego wpływu na parafię, nie oznacza też zamknięcia kościołów, ale oznacza zerwanie więzi z Moskwą. Jak dodał, musimy zrozumieć, że dzisiaj patriarchat moskiewski podlega Putinowi, który w zasadzie kieruje działaniami terrorystycznymi na świecie. Według Lanmetsa istnieją w Estonii różne gminy, których wewnętrzne funkcjonowanie nie jest bezpośrednio kontrolowane przez Moskwę, ale podporządkowanie się Moskwie stanowi również zagrożenie dla bezpieczeństwa Estonii. Estoński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego liczy ponad 100 tysięcy wyznawców. Jeśli porównujemy go do terrorystów islamskich, którzy twierdzą, że prowadzą świętą wojnę przeciwko Zachodowi, przeciwko wartościom zachodnim, to patriarcha i patriarchat w Moskwie niczym nie różnią się dziś od tych terrorystów. Zgodnie z doniesieniami estońskiego nadawcy publicznego ERR, jeden z przedstawicieli estońskiego kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego wyjaśnił na konferencji prasowej, że kościół ten nie podlega patriarsze moskiewskiemu i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jego oświadczenia popierające rosyjską wojnę w Ukrainie. Tym samym kościół ten odrzucił żądanie Zachodu, aby zrezygnować z podporządkowania się rosyjskiemu patriarsze Cyrylowi. A patriarcha Cyryl wielokrotnie wyrażał poparcie dla inwazji na Ukrainę i mówił wiernym, że rządy Putina są z woli Boga. Czyjego Boga? Czyjego Boga? Bo na pewno nie tego dobrodusznego, którego my znamy i czcimy. Po 30 latach USA drastycznie podnoszą opłaty od zdobywania ropy. Też za to zapłacimy, ale zanim powiem więcej, to tak. Zabraniają Ukrainie atakowania rafinerii, bo to wpłynie na cenę ropy.
A jednocześnie sami w tym momencie, żeby załatać swoje dziury budżetowe, Amerykanie co robią? Wprowadzają opłaty, które na pewno, nie że mogą, tylko na pewno wpłyną na cenę ropy. Widzę w tym naprawdę dużo logiki. USA biły ostatnio rekordy wydobycia ropy i są największym jej producentem na świecie. Finanse państwa są już jednak w takim kryzysie, że administracja Bidena postanowiła wprowadzić podwyżkę na dzierżawę roponośnych państwowych pól. I to nie mało, bo ponad dziesięciokrotną. Opublikowane w piątek rozporządzenie stanowi pierwszą kompleksową aktualizację federalnego programu dzierżawy pól ropy i gazu od ponad 30 lat. Dzieje się tak, gdy USA pompują więcej ropy naftowej niż jakikolwiek inny kraj w historii. Z tym, że jest to fakt niewygodny, w obliczu którego stoi prezydent Biden, gdy w trakcie kampanii zachwala swój ambitny program klimatyczny. Tak o tym pisze The Washington Post. Zmiana będzie wymagała od firm naftowych zapłaty 150 tysięcy dolarów za dzierżawę roponośnych gruntów federalnych w porównaniu z 10 tysiącami dolarów wcześniej. Jest to pierwsza od 1960 roku aktualizacja tak zwanego wymogu obligacyjnego pomimo znacznej inflacji. Ale, co jest najciekawsze, nie wiadomo, czy tu chodzi o jednostkowo, powiedzmy takie coś, licencję na dany obszar, czy od jakiejś jednostki powierzchni. O tym cisza. Całkiem możliwe więc, że Washington Post kolejny raz realizuje coś, za co, albo raczej na co zapotrzebowanie wyrażono gdzieś na przykład w Moskwie, nie podając całej prawdy. A mu się ostatnio zdarza. A to nie wszystko. Po raz pierwszy od stulecia przedsiębiorstwa zajmujące się paliwami kopalnymi będą musiały płacić wyższe opłaty licencyjne za ropę i gaz wydobywane na terenach federalnych w oparciu o całkowite uzyskane przychody. Zgodnie z nowymi przepisami minimalna stawka opłat licencyjnych płacona przez rząd, na rzecz rządu, wzrośnie do 16,67% z 12,5% dochodów. To stawka bardziej niż dotychczasowe przepisy zgodna ze stawkami pobieranymi przez większość prywatnych właścicieli gruntów i standardu przyjętego w głównych państwach produkujących ropę i gaz. Tak pisze Washington Post. Do tego administracja Bidena przygotowuje szeroko zakrojony plan ograniczenia przyszłych odwiertów ropy na około 13 milionach akrów, czyli 5,3 miliona hektarów. Obejmujących Narodową Rezerwę Ropy Naftowej na Alasce, największego obszaru gruntów publicznych w kraju. Podwyżki opłat są obecnie dogodne do zakomunikowania, bo największe w USA przedsiębiorstwa naftowe i gazowe miały w zeszłym roku rekordowe od dekady roczne zyski. ExxonMobil odnotował zysk w wysokości 36 miliardów, Chevron 21 miliardów. Ale zwolennicy nowych opłat twierdzą, że ogłoszone w piątek zmiany lepiej zrekompensują podatnikom płacenie rachunków za oczyszczanie opuszczonych odwiertów naftowych i gazowych. Po zakończeniu wierceń lub zamknięciu działalności przedsiębiorstwa zajmujące się paliwami kopalnymi wycofały się z tysięcy odwiertów, powodując wyciek gazów cieplarnianych i substancji toksycznych takich jak arsen i benzen. Z drugiej strony koalicja 14 stowarzyszeń branżowych handlu paliwami napisała, że propozycja może utrudnić krajową produkcję paliw kopalnych, czyniąc Amerykę bardziej uzależnioną od innych krajów w zakresie swoich potrzeb energetycznych. Proponowane przepisy utrudnią mniejszym firmom naftowym i gazowym prowadzenie wierceń na terenach publicznych. Zmniejszy się też podaż ropy. Skoro więc USA zaczną dostarczać na rynek mniej ropy i gazu, to będzie ich po prostu na świecie mniej. Co za tym idzie, podrożeją prawdopodobnie na świecie paliwa, o ile OPEC nie zwiększy wydobycia, a to wątpliwe na razie, i kierowcy będą musieli mocniej chwytać się za kieszenie. A OPEC już przewiduje wzrost popytu na ropę, głównie w Indiach i Chinach, co ma zwiększyć niedobory ropy na świecie, na czym niechybnie będzie to miało wpływ na ceny ropy, wyższe ceny. A co do celów klimatycznych. W USA, podobnie jak w Europie, silnie podkreślana w polityce jest walka o cele klimatyczne. Przed wyborami Joe Biden chce więc silnie zaznaczyć zmiany w tym kierunku. Piątkowe rozporządzenie kodyfikuje przepisy klimatyczne w ramach podpisanej przez Bidena ustawy o ograniczeniu inflacji, czyli Inflation Reduction Act, i nakazuje przedsiębiorstwom naftowym, aby priorytetowo traktowały dzierżawę obszarów z istniejącą infrastrukturą energetyczną i wysokim potencjałem produkcyjnym, a nie obszarów o wrażliwych siedliskach dzikiej przyrody lub zasobach kulturowych. W czwartek Departament Spraw Wewnętrznych ogłosił, że zatwierdził pozwolenie na dostawę prawie 29 gigawatów mocy czystej energii, wystarczającej do zasilenia ponad 12 milionów domów. Liczba ta obejmuje
dziesiątki farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych i projektów geotermalnych. Również w czwartek spółka sfinalizowano pracę nad przepisem, który obniży czynsze i opłaty pobierane przez deweloperów zajmujących się energią odnawialną za korzystanie z gruntów publicznych. Przepis ten obniży te płatności o około 80% w porównaniu z poprzednimi wymogami obowiązującymi od 2022 roku. Czyli wszystko, gdzie są paliwa kopalne, zwłaszcza ropa i gaz, ceny za dostęp do gruntów publicznych, z których to jest wydobywane, wzrosną, a ceny za tego samego typu korzystanie z gruntów, ale na potrzeby zielonej energii, czyli OZE, spadają. Zobaczymy, jak daleko to pociągnie. No, tymczasem w Europie hutnictwo cały czas dostaje cięgi. Temat rynku stali co jakiś czas powraca w mediach gospodarczych. Tym razem bohaterem jest niemiecki gigant, czyli ThyssenKrupp, który poinformował o zmniejszeniu produkcji i związanych z tym zwolnieniach pracowników. Jeden z największych symboli niemieckiej gospodarki zmaga się z problemami. Jak informuje Reuters, huta w Duisburgu zmniejszy produkcję stali do około 9-9,5 miliona ton rocznie. Obecnie zdolność produkcyjna zakładu to około 11,5 miliona ton rocznie, a skoro spadnie produkcja, to konieczna będzie też redukcja zatrudnienia. Niestety nie poinformowano, ile osób straci pracę, ale można się spodziewać, że zwolnienia będą szły w tysiące. ThyssenKrupp Steel Europe zatrudnia około 27 tysięcy pracowników, większość z nich w hucie stali w Duisburgu. Do tej pory Thyssen unikał większych restrukturyzacji, po części z uwagi na potężne związki zawodowe, które tradycyjnie cieszyły się wielkimi wpływami. Chodzi o IG Metall. Ponadto jeszcze rady zakładowe. To wszystko to jest spory gorset ograniczający swobodę Thyssena w niektórych sprawach. Niemców bulwersuje fakt, że w 2023 roku rząd przeznaczył 2 miliardy euro na dotacje dla ThyssenKrupa na budowę ekologicznej huty stali w Duisburgu. Rzecznik niemieckiego Ministerstwa Gospodarki uznał zwolnienia w ThyssenKrupp za godne ubolewania i zwrócił uwagę, że dotacje miały na celu utrzymanie miejsc pracy. Czyli jak gdyby co, 2 miliardy poszły w błoto. A w marcu dało się znaleźć informacje o tym, że są poważne problemy polskiej, znaczy na naszym terytorium, huty Liberty Częstochowa. Spółka i władze miasta apelowały nawet o natychmiastowy dostęp do kapitału obrotowego, który mogą zapewnić polskie instytucje finansowe, by móc wypłacać wynagrodzenia pracownikom. Z początkiem kwietnia w częstochowskiej hucie powołano sztab kryzysowy, a zakład przygotowany jest do wznowienia produkcji. No jest to wariant optymistyczny, mówiący o tym, że to się może zdarzyć już w drugiej połowie tego miesiąca. Nie jest tajemnicą, że europejskie huty przegrywają konkurencję z tańszymi konkurentami z Azji. Działalność stalowa ThyssenKruppa, którego korzenie sięgają ponad 200 lat wstecz, jest symbolem wzrostu Niemiec jako potęgi przemysłowej. Statusu, który w ostatnich latach nie tylko osłabł, ale praktycznie przestaje w ogóle istnieć. I to sobie Niemcy sami zrobili swoimi decyzjami, głównie tymi z zakresu energetyki. Co mamy dalej? Ukraina otrzyma norweskie myśliwce F-16. Przypomnę, że administracja Bidena zgodziła się na donację na rzecz Ukrainy do 65 samolotów F-16 i donatorami mogą być przede wszystkim Norwegowie, Belgowie, Duńczycy, Holendrzy. Pisze norweski portal, niejasne pozostaje, ile myśliwców F-16 trafi ostatecznie z Norwegii na Ukrainę z uwagi na ich stan techniczny. Kilka może być tylko i wyłącznie już nośnikami, znaczy bycie źródłem części zamiennych. A co do zasady, ogólna liczba wynosi 22 samoloty bojowe, którymi mogliby się Norwegowie z Ukrainą podzielić. Sprawnych powinno być nie mniej niż 12 samolotów i one mogą jeszcze w tym roku trafić na Ukrainę, a tak naprawdę sugerowana gotowość to będzie koniec tego pierwszego półrocza. Do tego wszystkiego Duńczycy szkolą ukraińskich pilotów i pierwsze samoloty od nich też będą dostępne latem tego roku, więc sprawy nabierają w końcu większego tempa. A tu w międzyczasie Unia zaczęła w końcu, bym powiedział, nakładać sankcje na zbrojne skrzydła organizacji ekstremistycznych takich jak Hamas i Islamski Dżihad. W piątek objęto sankcjami związane z Hamasem brygady Al-Qassam i siły Nukba oraz związane z Islamskim Dżihadem brygady Al-Quds za przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć podczas ataku na Izrael 7 października. No to wcześniej nie było ku temu odpowiednio dobrych powodów? Troszkę to wygląda
dziwnie bym powiedział. Objęcie przez państwa członkowskie związane z Hamasem bojówek globalnym systemem sankcji za naruszanie praw człowieka oznacza, że ich aktywa zostały zamrożone, a członkowie otrzymali zakaz podróżowania do Unii Europejskiej. Zabronione jest również bezpośrednie lub pośrednie przekazywanie im pieniędzy lub innych zasobów gospodarczych. Jak poinformowano, sankcje mają zastosowanie do 104 osób fizycznych i prawnych oraz 26 podmiotów z kilku krajów. Globalny system sankcji unijnych za naruszanie praw człowieka został ustanowiony 7 grudnia 2020 roku. Pozwala on Unii na nakładanie środków ograniczających na osoby, podmioty i organy, w tym państwa, za akty takie jak ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości i inne poważne naruszenia praw człowieka, w tym tortury, niewolnictwo, pozasądowe egzekucje, arbitralne aresztowania lub zatrzymania. A teraz coś o kraju, który ma potężny wiatr w żaglach. Mówimy o Wietnamie. Szanowni Państwo, Wietnam z końcem ubiegłego roku wskoczył do klubu, no nie wiem czy elitarnego, ale klubu 15 krajów, które mają ludność liczącą więcej niż 100 milionów mieszkańców. Coraz częściej czytając o Wietnamie możemy spotkać się z takimi określeniami jak tygrys gospodarczy czy fabryka świata. Tak, od dłuższego czasu tak jest. Wiele rzeczy z Chin przenoszonych jest właśnie do Wietnamu. Wiele rzeczy jest tylko w Wietnamie z chińskich opakowań przepakowywane na wietnamskie, ale to i tak daje im dalej impuls do rozwoju. Kraj ten należy do najszybciej rozwijających się na świecie, a populacja tego państwa przekroczyła właśnie tą barierę 100 milionów. Co jednak zaskakujące, od ponad 20 lat dzietność w tym kraju pozostaje na niemal niezmienionym poziomie, wynoszącym około 2, czy więc Wietnam nie pójdzie jednak ścieżką takich krajów jak Korea Południowa, gdzie dzietność w chwili obecnej jest zastraszająco niska, bo wynosi około 0,5. Według wielu ekspertów wietnamska gospodarka zachwyca. Jeszcze na początku lat 90. ubóstwo w tym azjatyckim kraju obejmowało 4 na 5 obywateli. Dziś po 3 dekadach ubóstwo dotyka 1 na 25 mieszkańców. Tak duża zmiana nie byłaby możliwa bez silnej gospodarki. W momencie wybuchu kryzysu finansowego w 2007 roku kraj ten miał PKB per capita na poziomie 4500 dolarów. Obecnie, no bo na koniec 2022 roku było to już 13,5 tysiąca dolarów. I co ciekawe, to właśnie Wietnam należy do największych beneficjentów zmian w globalnych łańcuchach dostaw na świecie. Kraje takie jak Wietnam, Polska, Meksyk, Indonezja czy Maroko to według Bloomberga kluczowi gospodarczy łącznicy USA i Chin. Dziś, gdy wielu producentów z powodów politycznych opuszcza Chiny, inwestorzy chętniej patrzą w stronę Indii i Wietnamu. Zwłaszcza, że Wietnam ma w tej chwili naprawdę niezłe stosunki dyplomatyczne i gospodarcze z USA. W 1950 roku populacja Wietnamu liczyła 28 milionów osób. Dzisiaj jest to 100 milionów. Więc spójrzcie na to, jak tam intensywnie dbano o ten przyrost naturalny. Japonia, Tajwan, Korea Południowa, Chiny, Singapur, Hongkong czy Makau, te państwa mają zarówno związki bliskie geograficzne, ale też wszystkie mają głęboki kryzys demograficzny, a ten Wietnam się temu wszystkiemu wymyka. Dzietność w Wietnamie była w 2023 roku najniższa w historii, wynosiła jedynie średnio 1,96, ale to jest mniej więcej zgodne z pewnymi fluktuacjami, bo ten przedział, w którym się porusza ten wskaźnik dla Wietnamu, zawiera się między 1,92 a 2,08, czyli naprawdę tam dbają o to, żeby ich było coraz więcej i tym najwidoczniej ten socjalizm służy. Bo przypomnę, jest to kraj socjalistyczny. A tu mamy tak na koniec pewną wisienkę na tort. Nowe drony Ukrainy z funkcjami autotrackingu, automatycznego śledzenia, zdecydowanie zaczynają być bardzo groźne w tej przestrzeni 30 do 50 nawet kilometrów od linii frontu w głąb ugrupowania rosyjskiego, a ich głównym obecnie celem są środki przeciwlotnicze, a także oczywiście artyleria, w tym artyleria rakietowa. Te nowe drony to ukraińska odpowiedź, może nawet i klon rosyjskich Lancetów, czy też izraelskich Hero 400. Według nieoficjalnych informacji te drony są wyposażone w zaawansowane funkcje automatycznego śledzenia celów, co umożliwia im autonomiczne lokalizowanie i niszczenie rosyjskich systemów przeciwlotniczych.
Czy skutecznie? Jak najbardziej. Ostatnio jest istotny wzrost strat rosyjskich w tym zakresie. Zwłaszcza Buki oraz Tory, te dwa rodzaje zestawów przeciwlotniczych, rakietowych, muszą się obawiać tego typu amunicji krążącej ukraińskiej. Drony te mają realizować misję ataku autonomicznie, co obejmuje zarówno lokalizowanie, jak i kierowanie się prosto na cel w samobójczym ataku. Ponoć nie są im straszne nawet zaawansowane rosyjskie systemy walki radioelektronicznej, a więc największe zagrożenie, w którym aktualnie muszą sobie radzić wojskowe bezzałogowce na całym świecie. To wszystko sprawia, że wykorzystywanie tych zaawansowanych dronów oznacza sporą ewolucję w podejściu wojskowym Ukrainy do oddziaływania w pasie styczności oraz w głębi ugrupowania rosyjskiego. A jako ostatnia ciekawa informacja, Amerykanie dosprzętowią w istotny sposób, kolejny raz, w ostatnim czasie taka informacja spływa, swoje okręty. Najpierw dowiedzieliśmy się o tym, że zestawy RIM 116 pojawią się w większych ilościach, być może będą zastępować zestawy Vulcan Phalanx, czyli 20-milimetrowe gatlingi z systemem naprowadzania, które były ostatnią linią obrony, a te zestawy rakietowe RIM 116 w zamian za to, to nie są żadne nowinki, ale skuteczność i efektywność, ktoś zrobił odpowiednie badania i wskazał, że to będzie lepsze niż właśnie Vulcany, się okaże, a także wszystkie samoloty będą zintegrowane z nimi pociski AIM-9X Sidewinder, czyli naprowadzane na podczerwień pociski krótkiego zasięgu i one też mają swoją rolę do zrobienia w zwalczaniu zagrożeń typu drony oraz pociski manewrujące, a nawet balistyczne, atakujące okręty. Teraz z kolei rozwój technologii sprawił, że systemy uzbrojenia nie muszą przyjmować już tradycyjnej formy kinetycznej i wybuchowej. W dobie coraz ważniejszej walki elektronicznej systemy pokroju SEVIP Block 3 mogą działać znacznie subtelniej i w całkowitym ukryciu, co jest szczególnie cenne w przypadku okrętów USA. I w takie właśnie systemy marynarka wyposaży starsze i mniejsze okręty, czyli w tego typu potężne narzędzie walki radioelektronicznej. I działania związane z opracowywaniem tego zostały właśnie przyspieszone po to, by wyposażyć szeroką gamę amerykańskich okrętów w te zaawansowane możliwości walki radioelektronicznej. Ta inicjatywa znana jako program Scaled Onboard Electronic Attack ma na celu wyposażenie okrętów, które nie mogą pomieścić dużego i wymagającego dużych zasobów systemu ANSRQ-32 SEVIP Block 3. To dzieło firmy Northrop Grumman na papierze, przynajmniej dokładna specyfikacja oczywiście jest tajna, ma reprezentować sobą szczyt możliwości morskiej walki elektronicznej, co miałoby oznaczać, że w dużym skrócie system SEVIP Block 3, ten większy, oferuje zdolność takie jak zaawansowane zagłuszanie w celu zwalczania zagrożeń ze strony pocisków przeciwokrętowych, wczesne wykrywanie zagrożeń oraz integrację z nowymi technologiami, takimi jak kognitywna elektronika wojenna oraz sztuczna inteligencja. Pomimo swojej skuteczności, jego rozmiar i wymagania zasobowe ograniczają instalacje do większych jednostek, bo to między innymi niszczycieli typu Arleigh Burke. Nie jest to w smak amerykańskiej marynarce, która identyfikowała krytyczną potrzebę zapewnienia podobnych środków ochronnych dla mniejszych i starszych okrętów. I stąd właśnie program SOEA uruchomiony w 2024 roku, w tym roku fiskalnym, i ma to jak najszybciej trafić na mniejsze jednostki. Cóż, nie da się ukryć, że jest to konieczny kierunek, jeśli chodzi o dalszy rozwój zdolności obronnych okrętów wojennych. Nam też należy pamiętać o tym, że takie rzeczy trzeba robić, instalować i wdrażać na naszych jednostkach, bo też mogą mieć do czynienia z tego typu zagrożeniem, bo skoro Rosjanie są sponsorem tego, że takie ataki są na Morzu Czerwonym, w rejonie cieśniny Bab el-Mandeb, to również mogą tego typu rzeczy stosować przeciwko flotom krajów, na przykład bałtyckich, a my krajem bałtyckim jesteśmy i musimy na to być przygotowani. I to by było na tyle. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy możliwy opisany na kanale sposób, a szczególnie zachęcam do Patronite'a i Supi, bo to jest najbardziej dla twórców korzystne. Ale pamiętajcie,
ci, którzy już pomagają, bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Jesteście tym, którzy dają możliwość bycia niezależnym. Wszelmi wobec dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.